2-2, pierwszy punkt na wiosnę. Trener zadowolony? Zadowolony. Jest mały niedosyt, bo przyjechaliśmy tutaj po 3 punkty, nie ukrywamy. Tego derby rządzą się własnymi prawami. Chcieliśmy tutaj jakby odbić się troszeczkę po tych złych wynikach. Ale myślę, że z przebiegu meczu, przegrywając 2-1 jeszcze w końcówce spotkania, to trzeba się cieszyć z tego remisu. No, były takie momenty, w których gryf trochę was przytłoczył, nastawialiście się tylko na kontry, ale mimo wszystko udało się. To jest taki był pomysł na grę i nie ukrywamy tego. Nastawiliśmy się na defensywę, chociaż momentami już tam presowaliśmy wysoko i rywal też potrafił się pogubić w tym swoim wygrywaniu akcji. Tutaj naprawdę duże słowa uznania dla chłopaków, bo zostawili kawał serca, kawał zdrowia i kupę charakteru. Patrząc na takim razie na nasze nastawienie, że przyjechaliście po 3 punkty, te stałe fragmenty gry, straciliście po nim bramki. Tak, to znaczy myślę, że tutaj słowa uznania też dla Daniela Piechowskiego, który po prostu, mimo że miał krycie indywidualne, gdzieś tam jeden, dwóch zawodników się dwoiło, troiło, żeby go przykryć, to on i tak zawsze znajdował tą drogę do bramki i tutaj naprawdę kunszt jego w walce w powietrzu jest niesamowity. Ale takim mocnym punktem bramkarz był w zespole. Tak, dzisiaj Fabian miał dzień konia, że tak powiem. Naprawdę spisywał się niesamowicie, wybijał piłki z linii wielokrotnie, także myślę, że czapki z głów dla niego.